Kalinowicz Sporty Walki, ze mną Jan Sołomacha, witaj serdecznie. Witam i witam wszystkich widzów. Jesteśmy w Radlinie, tutaj specjalny event. Może tytułem wstępu coś więcej na temat tego eventu, w którym uczestniczysz też w roli sędziego. Tak, udało mi się załapać. Dzisiaj sędziuję na turnieju Silesia Samurai. Są tu formuły Light Contact, Light Kick oraz K1, które widzimy właśnie w tle. No impreza duża, fajna. Już siódmy raz odbywałem się tutaj zawody w Radlinie, więc wielki szacunek dla organizatorów, że robią to seryjnie co miesiąc. Dużo zwolenników sportu walki to przyciąga. No oby tak dalej. Mam nadzieję, że coraz bardziej będzie się to rozwijać, że coraz większy poziom, bo z turnieju na turniej jest większy poziom. No i jak najbardziej jestem pozytywnie nastawiony do tego. Udało mi się też, tak jak mówię, dzisiaj sędziować. Mam nadzieję, że dobrze to wyjdzie i zobaczymy. Czekamy na walkę wieczoru, walka o pas WKN kobiet. Zawodniczka Justyna z Gliwic będzie. No i zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Jeżeli chodzi o Ciebie, no ten weekend dla Ciebie mega pracowity. Wczoraj byłeś na targach Go Active, z tego co widziałam, zdążyłam zaobserwować. Chyba promowałeś też troszeczkę swoją książkę, którą niedawno wydałeś. Tak, promowałem książkę Pierwszy krok w kickboxingu, byłem na targach w Warszawie Go Active, super sprawa. Była jedna hala poświęcona w ogóle tylko typowo sportom walki. KSW się reklamowało, bokserska grupa Tymex, były też pokazy K1 właśnie, tak naprawdę nie wiem kto, Popek, Anna Piątkowska, więc super ekstra. Pani redaktor jak zawsze dobrze przygotowana, wszystko zobaczyła, zorganizowała. Książkę chyba udało mi się zaproponować, nawet spodobała się. Asi Jędrzejczyk. Tak, Asi Jędrzejczyk się spodoba, więc jeżeli się spodobała takiej zawodnicy w światowej klasy jak Asia Jędrzejczyk, czy Rafał Górski. Ja jestem już zadowolony. No i zachęcam, od razu kupujcie, zapraszam do zakupu książki w każdej sieci sklepów Professional Fighter. Dzisiaj jestem tutaj na Silesia Samurai. A 1 czerwca zdaje się, że właśnie z Professional Fighters robicie jakąś taką większą imprezę, większy taki event. Czemu ma służyć? Co w ten sposób będziecie propagować? Tak, 1 czerwca z Professional Fighter. Z Professional Fighter w sumie działam od początku i założenia swojej sekcji Team Fighter i od początku, gdy walczę w kickboxingu. Professional Fighter mnie wspiera. Na takie zawody jeszcze nie przyjeżdża taka ilość, taka rzesza młodzieży, młodych ludzi, gdyż ich rodzice myślą, że sporty walki są jakieś agresywne, brutalne, wyzwalają agresję u młodzieży. Jest to wręcz odwrotnie. Nawet dużo osób takich dobrej klasy psychologów stwierdza, że współczesnie tak zwane ADHD można leczyć sportami walki. Sporty walki przede wszystkim rozwijają nie tylko ciało i umysł, ale też uczą samokontroli, samodyscypliny. I właśnie temu będzie służyć spotkanie 1 czerwca w Katowicach, ulica Hallera 18 w siedzibie Professional Fighter, gdzie właśnie z Professional Fighter będę udzielał i porad żywnościowych, i jak ćwiczyć, i będę właśnie starał się przełamać ten stereotyp właśnie, że sporty walki wyzwalają agresję. Świetna inicjatywa, wiesz doskonale, że ja wspieram właśnie każdą tego typu inicjatywę, która pozwala pokazać, że właśnie sporty walki to nie jest to zło konieczne, prawda, które funkcjonuje tutaj na arenie i taki jakiś staroświecki już pogląd na ten temat, więc no życzę Wam jak najlepiej. Czy jeszcze jakiegoś rodzaju projektów możemy się po Tobie w najbliższym czasie spodziewać, poza tym 1 czerwca? No tak, oczywiście, u mnie cały czas coś się dzieje, cały czas nad czymś pracuję. Przede wszystkim
wszystkim w wakacje chciałem zachęcić i dziewczyny, i seniorów. Będę robił i w Bytomiu, i w Katowicach takie spotkania Bezpieczny Senior, gdzie będę zachęcał ludzi, którzy są już na emeryturze, nie wiedzą co zrobić, do ruchu, do bezpiecznego jakiegoś poruszania się. Nie będzie to typowo sport, ale jak się zachować, na przykład idąc wieczorem, jadąc samochodem, wysiadając, gdy widzi się jakąś grupkę ludzi idących na ulicy. No a dla kobiet przewiduję takie weekendowe treningi samoobrony, żeby wiedziały, jak wykorzystać szpileczki, czy na przykład biżuterię do samoobrony. Zapraszam, Aniu. Dziękuję ślicznie, postaram się być obecna. To takie też zajęcia praktyczne właśnie ze sportu walki, oprócz tego, że oczywiście można profesjonalnie się tym zająć, pomagają nam w życiu codziennym. Wiadomo, że no, też różne okoliczności mogą nas spotkać na drodze. No i kolejny, muszę przyznać, świetny projekt. Dziękuję bardzo. No ja uważam, że sporty walki są najlepszym typem sportu, dlatego ja się poświęciłem, bo też mam trudny charakter, jestem indywidualistą, ale także sporty walki, tak jak mówię, nie rozwijają. Chyba widać po mnie, że nie jestem jakimś dużym, jak to mówią, przypakowanym koksem. A bym był, że agresorem. Agresorem. No miłość chyba widać w moich oczach. Jestem w harmonii z otoczeniem. Ale też dużo osób zapomniało o tym, że sporty walki wywodzą się z Azji, że jest to jakaś filozofia, że sporty walki nie jest to tylko sport, tylko jest to styl życia, tak? No i właśnie to też do tego chcę nawiązać, do tego powrócić, że jesteśmy jednym organizmem i ciało, umysł, wszystko musi współgrać ze sobą. No to ja dziękuję Tobie, dziękuję też właśnie Professional Fighters, ponieważ no jak wiadomo, bez tego zaplecza sponsorów, tak, osób, które gdzieś tam finansowo wspomagają też Wasze projekty, no to ciężko by było, sam przyznasz, to zorganizować. Tak, chciałem podziękować Andrzejowi z Professional Fighter i zaprosić wszystkich do zakupu światowej jakości, a jednak polskiego sprzętu Professional Fighter. Dziękuję Ci ślicznie. Nie zatrzymuję Cię już dłużej, bo musisz wracać do obowiązków. Dziękuję. Do zobaczenia.